Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na studium Szkoły Sobotniej. Witam ze zboru Kościoła Wystąpienia VII w Podkowie Leśnej. Nazywam się Łukasz Romanowski, a są dzisiaj ze mną Andrzej, Bożena i Waldemar. Nasze studium zaczniemy jak zwykle od wspólnej modlitwy i do tej modlitwy poproszę Ciebie, Bożeno. Ojcze i Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam właściwy czas na studium Słowa Bożego. Chcemy przestudiować kolejną lekcję. Obdarz nas mądrością, której potrzebujemy. Uświęć ten czas swą obecnością. W imieniu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, prosimy. Amen. 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 Ten kwartalnik, jak już wiadomo, dotyczy bardzo żywotnej, ważnej i ciekawej kwestii stworzenia. I studium Szkoły Sobotniej na bieżący tydzień nosi tytuł Dopełnienie stworzenia. Jest to uzupełnienie tego, co studiowaliśmy w zeszłym tygodniu, a mianowicie przede wszystkim pierwsze trzy dni stworzenia. Dzisiaj natomiast będziemy starali się dotknąć trzech pozostałych, czyli czwartego, piątego i szóstego dnia stworzenia, a także dnia ostatniego, szczególnego dnia siódmego, kiedy to cały akt stworzenia został dokończony. I zacznijmy może od tego, że akt stworzenia wydaje się być taką wskazówką nie tylko co do tego, że Bóg jest wszechmogący, że może wszystko uczynić, ale także tego, że jest to wskazanie co do czasu. Ten cykl siedmiodniowy wydaje się mieć głębokie znaczenie. Tak jakby Bóg pokazywał, że jest to cykl, który będzie wpisany odtąd w nasze życie. I rzeczywiście, patrząc nawet na historię ludzkości, niejednokrotnie starano się ten siedmiodniowy cykl wycofywać, zmieniać, modyfikować, ale zwykle te próby kończyły się prędzej czy później fiaskiem. A zatem wydaje się, że w tym planie dokonania stworzenia przez 6 dni plus 7 dzień jako ten dzień kończący, Bóg miał plan szczególny dla ludzkości, który jest w nas niejako jak czas zapisany. Popatrzymy zatem na te 3 dni stworzenia i ostatni dzień, dzień sobotni, który Bóg powołał jako podsumowanie, ale też zarazem nadał mu wielkie znaczenie i w dniu samym stworzenia, ale i w tym, co my jako chrześcijanie po tym, święcąc ten dzień, będziemy mogli uczynić. Zacznijmy zatem od czwartego tekstu, czwartego dnia. Mamy tutaj tekst zawarty w pierwszej księdze Mojżeszowej. To jest pierwszy rozdział i tam 14, od 14 do 19 wiersza. Może jakbym mógł prosić kogoś o przeczytanie tego tekstu. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Tak jest. Czwarty dzień, czyli ten, który mówi o tym, że pojawiły się światła na sklepieniu, jak jest to napisane, i oddzielały dzień od nocy. Czyli jest to znowu wskazanie nie tylko do światła jako do aktu stwórczego, ale także i do czasu. Mam pytanie. Niejednokrotnie słyszałem z ust różnych osób słowa, że trudno sobie wyobrazić, trudno pogodzić z sobą te dwa dni. Czyli kwestię tego, że pierwszego dnia mamy sprawozdanie, że miała stać się światłość, prawda? Tymczasem czwartego dnia dowiadujemy się, że pojawiają się światła na niebie, na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Zatem
pytanie, w jaki sposób moglibyśmy zinterpretować taki opis stworzenia i czy da się to ze sobą pogodzić, czy może są jakieś teorie, które moglibyśmy zaproponować, aby wyjaśnić ten plan, który narysował dla nas Pan Bóg. Bardzo proszę. Ja myślę, że to jest dla dociekliwych, którzy potrzebują mieć jakieś wyjaśnienie, jakieś wytłumaczenie. Ale dla przykładu powiem taką rzecz. No wyobraźmy sobie, że gdzieś tam pod biegunem północnym mamy stację jakąś badawczą i tam powiedzmy są adwentyści. No to pytanie, jak oni mają oddzielić te dni, kiedy obchodzić sabat, a już szczególnie sabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, skoro tam raz na pół roku zachodzi słońce. Zatem jak ten dylemat rozwiązać? Oczywiście, że Kościół nasz poradził sobie z tym problemem, ale nawiązuje to w tym sensie, że jest ileś tekstów mówiących o tym, że Pan Bóg jest światłością. Że tę światłość w jakiś sposób Bóg uczynił, ale jakiego rodzaju ta światłość była, trudno jest powiedzieć. Można powiedzieć, że dopatrując się jakby jakiejś interpretacji szczegółowej w źródłosłowiu, to możemy powiedzieć, że słowo użyte na określenie tego światła jest takie, jakby to było światło zmieszane z ciemnością, czyli jest okres takiej jakby szarówki, czyli między dniem a nocą, coś takiego. Dla potrzeb Bożych Bóg określił, że nastał w którymś momencie wieczór i nastał poranek, niezależnie od tego, czy Ziemia już w tym momencie się obracała, czy było słońce, które określało zachód i wschód. Myślę, że to nie jest istotne. Istotne jest to, według mnie, że od pierwszego dnia do ostatniego dnia, a przede wszystkim od czwartego dnia, kiedy zostało stworzone Słońce i Księżyc i one już wyznaczały dzień i noc, że są użyte te same słowa. Nastał wieczór i nastał poranek, prawda? Tak, co powtarza. Mówią o tym, że ten cykl jest dla nas ten sam do tej pory, 24-godzinny. Tak. Bardzo proszę. Te światła zostały dane człowiekowi, by oznaczać pory roku, dni, lata. I mówię, jest to wielkim błogosławieństwem dla człowieka, że coś takiego jest. Ponadto przyroda nie mogłaby bez światła słonecznego wegetować, tak? Rozwijać się. Tak samo i zwierzęta, no a już nie mówiąc o człowieku. Tak jest, czyli to światło jest bardzo potrzebne, bo ono rzeczywiście my... Jesteśmy generalnie jako ludzie światłolubni, prawda? Nie tylko to, że ono jest potrzebne w ogóle do życia, no chociażby cała roślinność, prawda? Fotosynteza, no światło jest potrzebne, ale my potrzebujemy światła, żeby żyć. Bardzo proszę. Ja może się odniosę do tego, co Waldek mówił najpierw, bo sam miałem taką możliwość być na północy i słońce zawsze operuje i człowiek jest w stanie na podstawie słońca, bo ten schyłek zawsze następuje, określić, czy dzień się kończy, czy zaczyna. I są takie przypadki, gdzie wracają ludzie z kościoła i tam o 12 już jest zachód słońca. Jest to takie mało zwyczajne, ale to jest wspaniałym błogosławieństwem, że Pan Bóg w ten sposób rozgraniczył i możemy liczyć dni, później lata i pory roku. Ale jedna taka tutaj rzecz, która mnie dosyć intryguje, bo nie może istnieć przyroda, gdy nie ma fotosyntezy, gdy nie ma światła. A z kolei w czwartym wierszu Pan Bóg mówił, że uczynił światło. Tak. A z kolei w 14 i 15 wierszu mówi o tym, że uczynił inne. Czyli tu są gwiazdy według mojego zrozumienia, a słońce według mnie już było. Nie wiem, może jestem w błędzie, ale tak ja bym to rozumiał i do tego się skłaniał. Powiem więcej. Jeśli byśmy tutaj zakwestionowali ten początek albo źle go zrozumieli, to możemy zakwestionować całe Słowo Boże. Tak. I jest istotną kwestią, żebyśmy wiedzieli, że to czynił olbrzymi, wspaniały architekt, którego możemy tak nazwać, jeśli można takiego słowa użyć. Miałem okazję być niejednokrotnie przy
dość sporych obiektach i konsultowano pewne kwestie i mnie poproszono również o porady, czy jakieś rozwiązania, gdzie tam izolacje styku okna z parapetem, z izolacjami, tarasami i tak dalej. I to się wszystko odbywa na etapie projektu. Wszystko jest rozkładane na czynniki pierwsze. I zanim powstaną szczegółowe rysunki, no to my jako ludzie grzeszni czynimy takie jakieś skomplikowane budowle, które przygotowujemy projekty, plany czynimy i tak dalej, to cóż o wiele bardziej możemy się spodziewać, jak Bóg w swoim nieskalanym, świętym, wszechmocnym, wszechwielkim, wszechwiedzącym Słowie może uczynić. Tak. No, ale może byłoby warto popatrzeć także troszeczkę głębiej. Mimo tego, że rzeczywiście możemy przyjąć wszystko na wiarę, ale też i zachęca nas do tego także i sam kwartalnik, żeby popatrzeć troszeczkę głębiej na ten temat. I istnieją teorie naukowego kreacjonizmu. Między innymi jest to jedna z nich, to teoria stworzenia młodej ziemi, tak zwanej młodej ziemi. I tam mówi się o tym, że dowody na to, że niektóre skały, osady mają bardzo wiele, wiele lat, czyli sięgają powyżej tych 6000 lat, nie są jakby w sprzeczności z tym, że Ziemia rzeczywiście tyle ma, bo rozróżnia się jakby akt powołania do życia wszechświata przez Boga, a akt zamiany Ziemi w planetę, która jest planetą żyjącą. Trzeba sobie uzmysłowić, że jest to rzeczywiście wielka różnica, dlatego że no, na przykład czy Wenus, czy Mars, to są dwie zupełnie inne od siebie planety. Prawda? Jedna jest, ma małą atmosferę, druga ma bardzo gęstą atmosferę, ale nie ma tam życia. Natomiast Ziemia jest tak zrobiona, że właściwie gdzie czy się kopie bardzo głęboko, kilometrami w głąb, czy też się nawet patrzy w stratosferę, tam wszędzie jest życie. Czy są to bakterie, czy inne istoty maleńkie, ale życie jest. To jest eksplozja dosłownie życia. A zatem, czy rzeczywiście musimy uznać, że to światło, które Pan Bóg wtedy jest napisane pierwszego dnia powołał, czy to musi być na przykład supernowa, jak niektórzy mówią, albo na przykład sam Pan Bóg, bo rzeczywiście możemy to uznać, że Bóg jest światłością i kiedy się przybliżył do tej ziemi, to ta światłość objęła rzeczywiście ziemię i w związku z tym nawet w tej światłości i roślinność mogła urosnąć. No ale przyjmując tą teorię tego, że Ziemia mogła być dostosowana do życia, że jako planeta istniała wcześniej, tak jak na przykład Mars czy też Wenus, ale została dopasowana do życia. Pan Bóg musiał zrobić wiele ważnych rzeczy z nią, żeby ją uporządkować. Może zająć się atmosferą, z czego zresztą mamy tutaj dowody, prawda? Zająć się może jej orbitą, żeby ona była w odpowiedniej odległości od Słońca. I tak samo, tak jak myślę o odległości czasowej, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, no ale doba mierzy nam dzień, co oznacza, że ktoś zadbał o to, żeby Ziemia wokół swojej osi kręciła z taką, a nie z inną prędkością. Czy możliwe jest, żeby w takim razie na przykład to, że była gruba atmosfera, która nie przepuszczała światła, a Pan Bóg ją potem oczyścił? Albo Pan Bóg ustawił w taki sposób precyzyjnie Ziemię, że jej obroty i wokół Słońca, i wokół własnej osi stały się właśnie tym miernikiem, który ustalił nam także i te światła jako zegar. Tak? Bo one tam mogły wcześniej być, ale jako zegar. Co o tym sądzicie? Bardzo proszę. Ja myślę, że na pewno nie wiemy tak wiele, żeby móc się autorytatywnie wypowiadać o tych kwestiach, ale trzeba założyć taki fakt, że Ziemia mogła istnieć wcześniej w postaci jakiejś, tak jak powiedziałeś, Wenusa czy innych planet. Ale to, co Pan Bóg uczynił niesamowicie, porządkując ją i tworząc na raj, bo tak można było go nazwać, dzisiaj to on jest nie w porównaniu. Nie wiem, czy można było w ogóle powiedzieć, że w 1/10, tak jak był przed potopem, jak był stworzony jeszcze tym bardziej na samym początku, w tak cudowny i doskonały sposób, tworząc takie niesamowite ochrony, takie niesamowite warunki. Wiecie, ja najbardziej cierpię z powodu zimna. A Pan Bóg stworzył przepiękną aureolę, która później spadła na ziemię w postaci potopu, między innymi, bo wody też wydobyły się z czeluści ziemi. Ale to było przekleństwem dla człowieka. Ale zobaczcie, jakie inne elementy są.
atmosfera powoduje to, że nas żadne odłamki z innej części nie uderzą, nie, bo jakby taki meteoryt uderzył, mhm. czy jakieś inne części, które latają w kosmosie na miasto, no to niszczy pół miasta albo więcej. Także to jest coś, co Pan Bóg przygotował i nie dostrzegamy innych rzeczy, mhm. tego typu rzeczy na innych planetach. Przynajmniej o tym nic nauka nam nie pokazuje, że są takie, aż w taki sposób jest ten klosz uczyniony. Nie wiemy wszystkiego. Tak. Wiemy jedno, że na pewno Pan Bóg dostosował w tak fenomenalny sposób, tak cudowny, stworzył i jeden parasol, i drugi w postaci atmosfery, i jeszcze do tego wziął ten ozon, który nas otacza. To wszystko razem pokazuje nam, poza tym najmniejsze te komórki, które tak przepięknie pracują, jak to wszystko się pięknie odbywa. No, Pan Bóg uczynił, a nawet jak dopuścił potop, to wciąż jesteśmy w takim miejscu i Ziemia, to jest też pokazuje, jak mocnym i wspaniałym architektem on jest. Że ja jeszcze kiedyś, bo wiele razy podróżowałem samolotem i któregoś razu się zastanawiałem, bo patrzyłem na termometr, a tam jest minus 63 albo minus 68, minus 50. I w której stronie globu nie byłem, to mniej więcej takie warunki panują. No i myślę sobie, jakby tak, a to lecę na 10 kilometrach nad Ziemią albo 8, no to gdyby tylko kilometr Pan Bóg przesunął Ziemię w jedną albo w drugą stronę, to my byśmy nie przeżyli. Tak. A więc jesteśmy naprawdę takimi jak ta roślinka, o którą trzeba zadbać tak wyjątkowo, że ona pracuje i jest w stanie funkcjonować tylko i wyłącznie w ściśle określonych warunkach. Tak. Wystawmy dzisiaj, jest taka mroźna pogoda, kwiatek i później go wstawmy do środka. Tak. To zobaczymy, co się z nim stanie. Tak jest. Pan Bóg jest naprawdę fenomenalny w tym, co uczynił. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zwróćmy jeszcze uwagę na pewną nielogiczną dociekliwość ludzką. Ja chcę powiedzieć, że to dobrze, że ludzie dociekają, dywagują nawet, szukają, chcą poznania prawdy jak najbardziej. W tej dziedzinie wszystkie działania nawet uznałbym za naukowe, jeśli rzeczywiście mają za zadanie zbadanie i dowiedzenie się jak najwięcej. Ale irytuje mnie to, kiedy przeciwnicy kreacjonizmu zarzucają brak możliwości logicznego wytłumaczenia tego, co jest w Piśmie Świętym na temat stworzenia, gdy tymczasem tak wiele badań naukowych wcześniejszych zostało obalone przez późniejsze badania. Okazało się, że wiele z tych badań dzisiaj już nie jest aktualnych, że były błędne. Więc zatem na czym się mają tak naprawdę opierać? Czym jest, że jest za autorytet, albo inaczej, jakim autorytetem jest nauka, skoro dziś ona jest, jutro nie będzie na przykład. Są coraz to nowe hipotezy na temat wszechświata, jak on wygląda, jak funkcjonuje i tak dalej. I nie wiadomo, być może to kwestia czasu, że znowu zostaną złamane pewne dogmaty naukowe. Natomiast jeżeli chodzi o autorytet Pisma Świętego, no to on wymaga wiary. Tak. Więc jeżeli chodzi o mnie, dla mnie, jeżeli tak jest napisane, to tak jest. Pan Jezus powiedział, wiele bym wam powiedział, ale znieść tego nie możecie. Czyli umysł nas nie może pojąć niektórych rzeczy. Prawdopodobnie gdybyśmy nawet to zobaczyli, gdyby nam Bóg objawił, to mielibyśmy problem z nazwaniem tego i opisaniem tego, co nam Bóg objawił. Tak. Prawdopodobnie nie jest to możliwe. Myślę, że niezależnie od czegokolwiek, to co jest napisane, jest wystarczające dla mnie. Tak, tak. Czyli jest, dla to, mnie wierzącego. Jest to działanie na wiarę. Myślę, że to byłby taki dobry wniosek. Bardzo proszę, Panie Boże, tak. Myślę, że jako dzieci Boże uznajemy tą mądrość Bożą. I widząc, czytając o pewnych zależnościach, bo na przykład tak, popatrzeć na księżyc i zgłębić tajniki tego, czym on jakby tutaj rządzi, to bardzo ciekawe są rzeczy. Odpowiada za przypływy, które pomagają utrzymać cyrkulację wody oceanicznej. Gdyby był bardziej masywny, zwalniałby obrót Ziemi szybciej. Problemem byłyby zbyt duże różnice temperatur między dniem i nocą. Nie ma atmosfery, co powoduje duże wahania temperatury. W nocy na Księżycu minus 160 stopni Celsjusza, w dzień plus 120 stopni Celsjusza. A więc zobaczmy. Jedno od drugiego zależy.
No i to wszystko jakby no jest dostosowane do naszych potrzeb, by ta ziemia mogła istnieć, by mogło być życie na ziemi. Potrzebne jest słońce, potrzebny jest księżyc. Tak, to, tak. Co Bóg uczynił. Czyli możemy wywnioskować, że nawet jeżeli wszystkiego nie rozumiemy, chociaż powinniśmy dociekać, no to widać w tym rzeczywiście rękę istoty superinteligentnej, która rzeczywiście przewidziała wszystko to, co my dzisiaj dopiero odkrywamy, bo nauka też i dzisiaj dopiero odkrywa wiele rzeczy, których nie wiedziała, a one okazują się mieć wielki wpływ na to, że w ogóle możemy żyć jako ludzie. Przejdziemy może do kolejnego dnia, piątego. Myślę, że też jest bardzo ciekawy. Mamy tutaj znowu pierwszy rozdział Księgi Pierwszej Mojżeszowej. Tutaj wiersze od 20 do 23. Może ja bym fragmenty przeczytał. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I potem czytamy, że Pan Bóg tak jak powiedział, tak też stworzył. Czyli że Pan Bóg te wszystkie istoty powołał do życia i te, które są latające i te, które są w wodzie. Po czym im pobłogosławił, 22 wiersz mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, czyli jakby im udzielił wszystkiego. I znowu mam pytanie, jak ten dzień, który znowu dotyka wody i dotyka powietrza, odnosi się do dnia drugiego, gdzie w 6, 7 i 8 wierszu tej samej księgi czytamy, że Pan Bóg też zajął się właśnie powietrzem i wodą, prawda? Jest w tym jakaś głęboka logika. Czy możecie te dwa dni w jakiś sposób do siebie odnieść? Jak to rozumiecie? Bardzo proszę. Czy jest może tak, że w jakiś sposób z jednej strony Pan Bóg wpierw przygotował środowisko, warunki, a potem je wypełnił, tak jakby umieszczając, najpierw szykując mieszkanie, malując je, przygotowując, a potem zaprosił do tego pokoju mieszkańca. Czy można to odnieść do takiej prostej metafory? Ja bym dokładnie tak to rozumiał. Jakoś tak mi to najbardziej przyglądam się, jaki Pan Bóg jest uporządkowany, jakie wspaniałe wszystkie projekty czyni. Jak przyjrzymy się na samą, jak działa komórka fenomenalnie, to my nie mamy żadnych wątpliwości, że Pan Bóg czyni to wszystko według jakiegoś fantastycznego, olbrzymiego projektu dla nas. No bo dla Niego to może być też... No, nie wyobrażam sobie. Myślę, że to milczenie też w jakiś sposób pokazuje. Owszem, nie wiemy jak było, ale czytamy Pismo Święte i widzimy, że po kolei to wszystko czynił, a na końcu koroną stworzenia był człowiek. Jeszcze jedną piękną rzecz, którą też słyszałem i ją zacytuję i podkreślę, że Pan Bóg wszystko uczynił swoim słowem. Tak. A człowieka uczynił własnymi rękami. To jest fantastyczna myśl, bo ona pokazuje, jak cenni w Jego rękach jesteśmy. My, gdybyśmy powiedzieli tak, no prezydent wydał decyzję, jakąś ustawę, no to oczywiście dzięki prezydentowi to się stało i tak dalej. Ale gdyby prezydent przyszedł i zrobił to dla nas, o, to od razu zmienia znaczenie. I to warto podkreślić i uwypuklić, że myśmy zostali uczynieni, znaczy Adam i Ewa zostali uczynieni jego ręką i jego słowem. Tak. Czytamy tutaj o zwierzętach. Jak to jest, że Pan Bóg najpierw zapełnił wodę istotami żywymi według swojego rodzaju, jak jest napisane, czyli że zróżnicowane, każde inne, prawda? I potem to samo uczynił w powietrzu. Nadał im możliwości, żeby żyły, czyli żeby pływały, żeby latały, a nawet jak czytamy, żeby się rozmnażały, czyli niczego im nie było brak. Powiedzcie mi, czy to nie jest uderzające? Może to jest złe, że Pan Bóg najpierw zajął się wodą, powietrzem, a dopiero potem, jak czytamy, za chwilę będziemy na to patrzeć, w 6 dniu zajął się ziemią. Dlaczego w takiej kolejności? Może powinno być odwrotnie, jak sądzić? No, jest tekst, który mówi, że Nowy Testament mówi o tym, że z wody i przez wodę powstała ziemia, jak gdyby, czyli ten chaos, jakiś był ten początek,
rzeczywiście był jakąś, nawet można by sobie tu w cudzysłowie powiem, zupą, którą Bóg uporządkował odpowiednio, prawda, rozdzielając te wody, odpowiednio je przygotowując. Tak więc sądzę, że wszystko było doskonale przygotowane i powstanie zwierząt wodnych miało chyba o tyle rację, że no to byłoby jakby na początku. Jest pewna korelacja pomiędzy dniami porządkowania ziemi, a potem kolejnością stworzenia. Tak. I to odpowiada pewnym takim cyklom, prawda? Jeżeli powstała wody uporządkowane, to później w trzecim dniu, czy tam w trzecim dniu woda, jeżeli została była, to w piątym dniu wówczas ptaki, później następnie ziemia i wtedy w następnej kolejności zwierzęta i istoty ludzkie. Zatem jest tutaj jakiś porządek, chociaż no nie wyobrażam sobie jednej rzeczy, żeby Bóg czegoś nie zrobił porządnie. Tak. On udziela jeszcze, i to mnie na przykład ciekawi, bo określa takim słowem, podsumowuje swoje dzieło każdego dnia, mówiąc o tym, że to było dobre. Dobre. Tutaj jest pewna ocena. My tej oceny chyba na ziemi nie stosujemy. W naszym pojęciu, określeniu, że coś jest dobre, nie jest adekwatne do Słowa Bożego, które mówi dobre. Podejrzewam, że za tym słowem to było dobre, było doskonałe, mistrzowsko, nie podlegające jakby poprawie. Tak. Człowiek, jeżeli cokolwiek robi, stworzy, zawsze może udoskonalić. Tak. Coś może zrobić nowego. Podejrzewam, że za tym pojęciem dobre jest doskonałość, którą tylko możemy zepsuć, a nic nie naprawić. No, po prostu jest to super doskonałe. Ja mogę, jeśli ustosunkuję się na twoje pytanie, to ja tak teraz w skromności muszę powiedzieć, że wiedza, którą gdzieś do nas przenika szczątkowo, pokazuje i odkrywa nam te teksty na nowo, bo chciałbym powiedzieć o pewnej rzeczy, że przynajmniej w mojej umyśle ona spowodowała pewną rewolucję myślenia. Jak się dowiedziałem, że powietrze i tlen, największym producentem tlenu jest morze. I oceany. 90%, słuchajcie, 90% tlenu pochodzi z oceanów i z mórz. A więc to ma, jak patrzymy na akt stworzenia, nie wiem jak wy, ale jeśli ja patrzę na Boga, który jest wspaniałym projektantem i wykonawcą tego, to jeśli on projektuje, to on wykonuje najpierw, zapewnia atmosferę do tlenu, czyli ten zapas tlenu. Tak. Nie wiem, owszem, przyroda była inna, wszystko były warunki doskonałe i tak dalej, ale to na pewno miało silne znaczenie. I nie wiem, czy to z tym akurat można połączyć, ale wydaje mi się, że jest no, silne uzasadnienie tego, że to 90% tlenu pochodzi z wody. Tak. Myślę, że morze jest też środowiskiem tak bardzo skomplikowanym, że jest niemalże pewnym organizmem, w którym wszystko powinno także funkcjonować normalnie. I na przykład ta grabieżcza gospodarka morza i oceanów poprzez nadmierne wyławianie zwierząt, poprzez niewłaściwe zagospodarowanie, zanieczyszczanie także tych wód, to chyba jest największym problemem być może dzisiaj tych kłopotów klimatycznych czy jakichś innych zaburzeń w atmosferze. Kto wie, czy nawet nie znacznie bardziej niż na przykład wycinanie lasów w Amazonii czy tak dalej. Tak. No, w każdym razie widać, że geniusz stworzenia, jakby myśl Boga stojąca za tym, żeby stworzyć właśnie w takim cyklu, że ten pierwszy dzień się łączy z czwartym. I to widać ewidentnie, prawda? Drugi dzień się łączy z piątym. Pan Bóg najpierw szykuje miejsce, dostosowuje je, porządkuje. To jest ten znak, że Bóg jest uporządkowany, jest porządkiem, jest genialny, a potem dokonuje jakby aktu wypełnienia, prawda? I ten akt jest też, słuchajcie, przepiękny, bo widać geniusz, który z jednej strony tworzy istoty, które są zdolne, żeby latać, prawda? My latać nie potrafimy. One są
ptak jest stworzony genialnie. Wszystko jest w nim tak zrobione, żeby mógł latać, prawda? I kształt klatki piersiowej, i to, że kości są puste, prawda? Żeby były lekkie. I to, że mięśnie są specjalnie zbudowane, szczególnie tutaj mięśnie klatki piersiowej. Sposób oddychania, prawda? Nawet sposób, przepraszam, o tym też można wspomnieć, nawet sposób wydania, wszystko, pożywienie. Są ptaki takie, które mogą latać non-stop przez 2-3 lata, prawda? One nawet nie lądują. To jest, potrafią nawet spać latając. To jest rzecz naprawdę niepojęta. Ale popatrzmy na kolejny dzień, który wydaje się być nie mniej ciekawy, a chyba nawet jeszcze ciekawszy, bo dotyczy także i nas. Jest to szósty dzień, w którym czytamy od wiersza 24, że Pan Bóg powołał do życia dwa typy stworzenia. Najpierw czytamy, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. Po czym czytamy dalej w 26 wierszu. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Mamy jakby odróżnienie. Zwierzęta w ten sam sposób. Pan Bóg, tak samo jak trzeciego dnia zajął się ziemią, sprawił, że wody opadły, pojawiła się ziemia, przygotował ją, tak? A potem czytamy, że ta ziemia nie tylko, że się zazieleniła, ale potem została wypełniona przez istoty. Zwierzęta i człowieka. Wiemy, zresztą bo już też o tym wspomniałeś, Andrzeju, że Pan Bóg stwarzał człowieka nieco inaczej niż te wszystkie zwierzęta, bo tak jak stwarzał swoim słowem, no Bóg Wszechmogący, słowo brzmi, słowo dokonuje zmian. Ale nad człowiekiem pochylił się w szczególny sposób. Powiedzcie mi, dlaczego? Dlaczego właśnie nad człowiekiem się pochylił i własnoręcznie, jak legendarnie się czasami mówi, ulepił go z gliny? Oczywiście to jest eufemizm, bo ulepił go oczywiście z tej materii. No, człowiek jest zbudowany genialnie, z komórek fantastycznie działających. To jest, no my nawet nie wiemy, jak organizm działa, nie rozumiemy wszystkiego. I to Bóg uczynił. Ale dlaczego właśnie nad człowiekiem? Może z jednej strony dlatego, że jest koroną stworzenia, więc to wszystko, co zostało stworzone poza człowiekiem, zostało poddane człowiekowi jako temu, który ma się tym opiekować, dbać o to i tak dalej. Więc przewyższa to dzieło pozostałe. Sam sobą reprezentuje jakiś wyższy stopień tego stworzenia, prawda? I teraz pytanie tylko, jakiego rodzaju byłoby ta wyższość? Jakby ktoś zbadał nas, no to powie, przecież te same pierwiastki mają zwierzęta, co i my. Z niczego innego się nie składamy, poza odpowiednią konstrukcją, tak, prawda? Tak. Pozostaje natomiast tylko ta zdolność niesamowita człowieka, która czyni nas odmiennymi od ludzi, a z kolei zwierząt czyni nas podobnymi do Boga. Tak. Mamy zdolność twórczą na przykład, prawda? Więc to są cechy takie bardzo podobne do Bożego, prawda, dzieła. I to być może wymagało rzeczywiście innej nieco ingerencji Bożej, nie tylko samym słowem, ale przekazania nam pewnego pierwiastka bezpośredniego. Chociaż słowo też mógłby powiedzieć, że to jest coś bezpośredniego. Niemniej jednak dotknięcie, ten dotyk Boga, człowieka, prawda, czyni go chyba w jakiś sposób chyba wyjątkowym. Być może nie jesteśmy w stanie określić dlaczego, w jakim stopniu. Ale ja mogę czuć się usatysfakcjonowany tym, że w przeciwieństwie do małpy, no Bóg stworzył mnie ręką osobiście, takiego, jakim jestem. Tak. Także można być dumnym z tego, że prawda, że nie powstaliśmy w wyniku szeregu przypadków, które zresztą nawet jak się na nie popatrzy, tak logicznie wydają się być nieprawdopodobne jako szereg przypadków, bo to jest nawet na rachunek prawdopodobieństwa, to jest niemożliwe. Tylko jesteśmy stworzeni ręką samego Boga. I mamy po cząstce wszystkich cech Bożych, prawda? Na Jego podobieństwo. Bardzo proszę.
Zamiast rozkazu jest tutaj jak gdyby głos serca, uczyńmy. Z miłością Bóg poświęca się właśnie dla człowieka. Obdarza inteligencją, rozumem, tak? Mamy właśnie tą wyższość nad z istotami stworzonymi dotychczas. No i tutaj jeszcze ożywia tchnieniem swoich ust. Także to jest coś nadzwyczajnego i możemy naprawdę Bogu być wdzięczni za Jego no, miłość, którą przekazał tym samym w nas po prostu. Właśnie, w tym jest, wydaje się być, szczególne uczucie. No, tak jak matka pochyla się nad swoim własnym dzieckiem i ten dotyk jest niezwykle istotny, szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy dziecko się niedawno urodziło, to dotyk jest niezwykle istotny. Prawda? Wiadomo, że zapach też jest bardzo istotny, zapach matki, ale dotyk, kiedy to dziecko czuje, wie, że jest ktoś, kto się nim opiekuje, to jest tak istotne. I Bóg jakby, znając, że my będziemy tacy, posługuje się do dotykiem, ręką, po to, żeby pokazać, jak bardzo ukochał człowieka. Proszę bardzo. I też ten element pokazuje, jak bardzo, do kogo należymy. Mhm. Bo jeśli ja coś zrobię, to należy do mnie, tak? Takie przynajmniej mamy zrozumienie. Ja jeszcze chciałbym mimo wszystko, bo czas chyba już nam to zbiega końca, ale chciałbym taką myśl poddać, bardziej zagadkę, bo nie wiem, czy to tak jest, ale jakbyśmy czytali Pieśń nad pieśniami, ona jest napisana niesamowicie poetycko. Krzyżowo, w taki sposób przejawiają się przepiękne frazy poetyckie. Nie znam tych wszystkich opisów, ale próbowałem wczoraj sobie tak tutaj i to mi zaczyna wychodzić, wiecie. Nie wiem, też do internautów się zwracam, jeśli ktoś z was miałby chęć popatrzeć na to w ten sposób, bo Pan Bóg jest naprawdę niezwykły. On, ten słowo, które jest nam przekazane, może być nie dość, że wspaniale wszystko wykonane, to jeszcze w sposób poetycki zapisane, wiecie. Tak. I to jest coś, co ja tutaj dostrzegłem. Genialny inżynier i artysta. Tak. Ja dlatego, jak dostrzegłem to, to wiecie, to mnie po prostu się tak ciepło zrobiło na sercu. A więc zachęcam do głębszego studium i w porównaniu do, między innymi do zapisów Księgi Salomona. Tak. I jeszcze za chwilkę podsumujemy sobie, mówiąc o siódmym dniu, tylko jeszcze taka jedna uwaga. Dzisiaj często kwestionuje się także i zapis biblijny, ale trzeba pamiętać też i o tym, że Biblia logicznie mówi o tym, że na ziemi pojawił się grzech, czyli nieposłuszeństwo. I to nieposłuszeństwo przyniosło konkretne konsekwencje. No takie, że dzisiaj to stworzenie, które było kiedyś genialne i doskonałe, bardzo dobre, dzisiaj takim już nie jest. A więc też i ślady tego doskonałego aktu stworzenia są nieco, a nawet mocno w jakiś sposób ukryte. No przez to, że ta niedoskonałość, która się wkradła na nasz świat, zaczęła coraz większe piętno przynosić i na człowieku niestety, i na świecie. Więc to panowanie, często się mówi, że człowiek miał panować nad zwierzętami. Dzisiaj to słowo panować nad zwierzętami ma złe konotacje, prawda? Że człowiek niszczy, pali, ale nie taki był zamiar na początku Pana Boga. Pan Bóg chciał, żebyśmy tak samo jak On panowali z miłością, prawda? Tak jak On stworzył człowieka z miłością, tak chciał, żebyśmy i my, następcy Adama, panowali nad tym wszystkim z miłością. I na końcu to słowo porównałabym do troski człowieka o zwierzęta, o istoty, które zostały poddane. Tak. Także to nie jest adekwatne do tego, co dzieje się oczywiście. Tak, oczywiście. Jeszcze tu ważna taka myśl, można by podkreślić, jakie Pan Bóg był proekologiczny. Tak. Czym się miały ludzie odżywiać, nie? No właśnie, no mówił. Zwierzęta. Tak, mówił, żebyśmy się żywili tym, co dla nas stworzył. Na drzewach były owoce, tak? Samo błogosławieństwo. No i kończąc jakby, ale też nie tym, co jest mało istotne, ale chyba tym, co najistotniejsze, bo Pan Bóg dokonał tego stworzenia w tych 6 pięknie zaprojektowanych, wymyślonych, uporządkowanych dniach i 7 dnia też coś stworzył. Co takiego? No, czytamy sprawozdanie biblijne, piękne, które mówi nam na przykład na początku drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tak zostały ukończone niebo, ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił i pobłogosławił Bóg dzień 7 i poświęcił go w nim, odpoczął od wszelkiego dzieła swego,
którego Bóg dokonał w stworzeniu. Czym jest stworzenie? Czy Pan Bóg skończył stworzenie szóstego dnia, czy ten siódmy dzień został po coś konkretnego stworzony? Bardzo proszę. Po pierwsze, zastanawia wielu ludzi i takie zarzuty były, że no, ten Bóg, skoro musiał odpocząć, to się zmęczył. Mhm. No więc jeżeli się zmęczył, to przepraszam, czy jest taki wszechmocny zatem i tak dalej. Trzeba sobie powiedzieć po pierwsze, że to słowo odpoczął nie oddaje dzisiejszego pojęcia tego słowa odpoczął, bo on raczej oznacza zaprzestanie wykonywania określonego dzieła. Tak. I to jest istotne. Jak na przykład artysta kończy obraz malować, jak twórca filmu kończy dzieło tworzenia filmu jakiegoś, czy ten, kto skończył zapisać wiersz, sprawdza, czyta go i stwierdza, to jest dobry wiersz, wreszcie mi się udał, to jest to, co chcę. I odczuwa pewną ulgę zakończenia jak gdyby, tak. I radość. Stoi i patrzy na to z radością. Tak, tak. Jest coś fantastycznego. To się nazywa tym pewnym wyjątkowym takim momentem, tutaj odpoczynkiem. Tak właśnie Bóg spojrzał na to swoje dzieło, określił, że to jest dobre dzieło, ale skończył całe dzieło stworzenia, więc wszystko przez te sześć dni. I prawda, jest ten siódmy dzień, w którym no, musimy spojrzeć jeszcze na jedną rzecz, co się działo w niebie. W niebie istoty różne obserwowały to dzieło stworzenia. Wydali okrzyk, pisze Pismo Święte, zachwytu na tym, co Bóg stworzył. Więc Bóg w tym momencie zrobił coś niezwykłego. I co dla Adama i Ewy w tym momencie, w tym siódmym dniu się dzieje? Oni, kiedy otwierają oczy, tak, nagle widzą świat niesamowity. Widzą obraz i tak dalej. Ale tak naprawdę to muszą teraz pójść do Boga, żeby Bóg otworzył ich oczy w taki sposób, by pojęli całość tego świata, który je otacza. Potrzebny jest im kontakt. Tak jak małe dziecko, które rodzi się, przychodzi na świat, potrzebuje się uczyć wszystkiego i matka, i rodzice uczą to dziecko pojmowania tego świata. Ono chłonie niesamowicie, wszystko widzi, ale musi to w jakiś sposób zrozumieć. To samo i oni musieli spotkać się z Bogiem, żeby pojąć tę wielkość tego, co Bóg stworzył. Potrzebny był kontakt z Bogiem, obecność z Bogiem i Bóg zrobił jeszcze jedną rzecz, troszeczkę jakby taką wesołą i żartobliwą. Jeszcze się nie napracowali, jeszcze żeście nic nie zrobili. A już możecie odpocząć. Możecie odpocząć. Odpocząć znaczy być z Bogiem i pojmować i chłonąć wartość tego, co Bóg daje. Tej niezwykłej łączności, jaką może mieć w tym siódmym dniu. Bo mówi później, że prawda, mamy się opiekować tymi zwierzętami, tą ziemią, tym wszystkim, że to będzie trud, jakiś znój. Ale musimy odpocząć, ale nie w tym sensie, że położyć się i leżeć teraz i regenerować siły. Te również się dzieją w tym momencie, ale mamy przyjść do Boga, bo On otwiera nasz umysł, daje nam uspokojenie, daje nam zapewnienie, że jest z nami, że będzie z nami. I że we wszystkim nam pomoże. Tak, musimy już niestety kończyć. Można byłoby o tym dużo więcej mówić. Sabat to jest piękny temat, bardzo głęboki. Ale powiedzmy sobie tylko na koniec jeden fragment Pisma Świętego, który jakby wskazuje też jego prawdziwe znaczenie. W Ewangelii Marka 2,28 czytamy: tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Tak często się oddziela Chrystusa od sabatu. Mówi się, że tak naprawdę to są dwie różne rzeczy, a Chrystus się jakby utożsamia z Nim i mówi, ja jestem też i Panem tego sabatu. A więc jeśli Chrystus jest Panem sabatu, tego siódmego dnia, Boga stworzenia, tego, który się podpisuje pod tym dziełem, to jeśli my patrzymy na ten dzień w szczególny sposób, jako coś, co niejako zapisuje wielki, daje dowód wielkiej działalności Boga na rzecz człowieka, to wpisujemy się w to, że my wierzymy, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. Bo przecież jaki to jest Bóg, który potrzebuje miliardów lat, żeby stworzyć życie? Jeśli jest Bogiem, to jakim jest problemem, żeby stworzyć świat tak, jak On tego chce, tak żeby Jemu oddać chwałę, a przy okazji nam pokazać wielką swoją miłość. I ten siódmy dzień
jest takim powracającym dowodem tego, że wierzymy w to, że Bóg rzeczywiście jest wszechmogący. Jest dobry, jest miłosierny. Chce, żebyśmy mieli z Nim kontakt. Że ten Chrystus, który jest Panem Sabotu, woła do nas co tydzień i mówi: przyjdźcie do mnie, ja wam dam odpocznienie od wszystkich waszych trosk i zmartwień, bo ja wiem, czego potrzebujecie. Wielki dar i prezent. Ktokolwiek przestrzega dnia sabatu, ten wie, jakie to jest błogosławieństwo. Dziękuję bardzo wam za udział, za bardzo ciekawe wypowiedzi i dziękuję też oczywiście wszystkim internautom za waszą uwagę i na koniec wspólnie się pomodlimy. Bardzo proszę o modlitwę. Nasz dobry Panie, Boże Wszechmogący, chcę wyrazić zachwyt dla Twojego niezwykłego geniuszu, dla doskonałości stworzenia, którego Ty dokonałeś. Odkąd poznałem, Panie, Ciebie, Twoją wielkość, wszechmoc, mądrość, od tego czasu nie potrafię żyć bez Ciebie. Panie mój Boże, dziękuję za to poznanie, za tę mądrość, za tę możliwość, jaką stworzyłeś Ty, Panie, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, przez Kościół, który głosił prawdę o Tobie, wreszcie przez Słowo Boże, które dotarło do moich rąk i wreszcie do tej możliwości pogłębiania wiedzy, pochłaniania tej mądrości, którą nam dajesz. I dziękuję także za Ducha Świętego, który otwiera nasze oczy i mówi nam, jaka jest prawda. Dziękuję za to wszystko i chciałbym, Panie, prosić o to, abyś błogosławił nasze słowa, nasze tutaj rozmowy, myśli, aby stały się błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy potrzebują zapewnienia o Twojej opiece, o Twojej niezwykłej sile, a także o prawdziwości tego przesłania, które ślesz do nas, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Jest i Stwórcą naszym, i Zbawicielem, i tym, na którym możemy zawsze się oprzeć i polegać. Dziękuję jeszcze raz, Panie Jezu. Amen. Amen. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział, także internautom i zapraszam już na kolejną lekcję za tydzień, a także oczywiście na relacje z nabożeństwa w zborze w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. A dzisiaj już dziękuję i do widzenia.